Anna Dytko. Dzień dobry. Podróż dla A. A właśnie się dowiedziała, że dziecko, które w sobie nosi, umarło. Teraz już wiemy, mówi, dlaczego się spotkałyśmy. Będziesz moją przewodniczką, Wergiliuszem. Masz rację, potaknie. Poprowadzę cię przez pierwszą plamę krwi na bieliźnie, odkrytą przypadkowo w uniwersyteckiej toalecie, skurcze brzucha i łydek, wysoką gorączkę. Przez znudzoną twarz pielęgniarki. A ta płacze i płacze, no niechże się już pani uspokoi. I spojrzenie lekarza, lustrującego moje niczego sobie nogi, wystające spod zakrwawionego prześcieradła. Poprowadzę cię przez śmietniki, metalowe wiaderka, dym ulatujący ze szpitalnego komina. Przez bezsenne noce, obnażone bezwstydnie brzuchy przyjaciółek. Nie mogę się już doczekać. Rady, zakazy, pouczenia. To tylko strzępek mięsa. Czy możesz sobie wyobrazić, co czuła babka M, kiedy konało jej w ramionach prawdziwe dziecko? Poprowadzę cię przez niezrozumienie, wyobcowanie, wzruszenia ramion, niepotrzebne łzy, niepoważną żałobę. Przestań już płakać do cholery. Chodź za mną. I drugi weselszy trochę. Niewyssane. Matka nauczyła mnie optymizmu, tylko aż na tyle starczyło jej czasu. Gotowania uczyłam się z książek, prania z drobno drukowanych instrukcji. Nic dziwnego, że długo wyjmowałam z pralki krotowe skarpety farbowane na różowo. Piec nie nauczyłam się wcale, ale moim córkom smakują zakalce. I tu wyobrażam sobie pełną dezaprobaty minę koleżanki z pracy, bo przecież zapach sernika w sobotnie wieczory, wypucowane przed świętami okna, firany bez zagnieceń. Czy można sobie wyobrazić lepszą definicję matczyności? No właśnie mówię, że nie jestem idealną matką. Taki na przykład rosół z prawdziwego zdarzenia, z pietruszką, marchewką i różnymi rodzajami mięs ugotowałam tylko aż 4 razy. Co ja poradzę na to, że w 5. klasie nauczycielka biologii powiedziała, że w rosole pływa to samo, co w moczu. I drobno posiekany makaron domowej roboty już na zawsze stanął mi w gardle. Dziękuję.